Uzdrawianie praniczne przez wiele tysięcy lat było niedostępne ogółowi na zewnątrz. Jedyna forma, jaka istniała, to było przekazywanie z mistrza na ucznia. I to trwało przez wiele, wiele wieków. Dlaczego akurat wiedza o uzdrawianiu pranicznym była wiedzą tak zwaną tajemną? Dlatego, że techniki, które zostały przekazane, dotyczące funkcjonowania ciała, dotyczące budowy i możliwości związane z naprawianiem, przybliżę Państwu na tym krótkim spotkaniu, bo to jest bardzo krótkie spotkanie, jednogodzinne, które nie jestem w stanie Wam przekazać pełnej wiedzy, choćby w najmniejszej cząstce dotyczące zakresu wiedzy o uzdrawianiu energetycznym, uzdrawianiu pranicznym. Pozwólcie Państwo, że będę podpierał się też troszeczkę slajdami, żeby Państwu przybliżyć. Omówimy sobie to, co najważniejsze dotyczące funkcjonowania naszego ciała. W większości z Państwa, mając ciała, dysponuje tymi ciałami, o tym ciele w większości nie wie za wiele. I takim prostym przykładem, żebyście Państwo mogli sobie poznać, ile wiemy o funkcjonowaniu ciała, to poproszę Państwa, żebyście czynnie uczestniczyli w naszym dzisiejszym spotkaniu i poproszę Państwa o taką jedną prostą technikę, a mianowicie proszę o zgięcie palca. Czy ktoś z Państwa miał problem ze zgięciem palca? Nikt. No to dobrze, jeżeli to takie proste jest, czyli mieliście pełną wiedzę, że palec się zgiął, to kto z Państwa mi wytłumaczy, jak się to stało, że ten palec w ogóle się zgiął? Mając na uwadze wszystkie komórki w palcu, a jest ich parę milionów, które natychmiast wykonały pracę, bardzo skomplikowaną, i równocześnie w ciągu jednej chwili. Czy jesteście z Państwa mi odpowiedzieć dotyczące tego palca? Kto? Ręka do góry. Nie wola. Wola nie za bardzo jest z tym związana. Świadomość tak, już więcej. Ale na dobrą sprawę, zobaczcie Państwo, mieliśmy taką niewielką próbę, że o tym palcu, jak się to stało, nie wiemy. Zgadza się czy nie? Tak. To teraz co my wiemy o całym naszym ciele? No jeszcze mniej niż o tym palcu. Dlatego przybliżę Państwu dotyczące funkcjonowania tego naszego ciała i zbudowanego. Oczywiście będzie to błyskawicznie w bardzo krótkim czasie, ze względu na to, żeby Wam przybliżyć możliwość wykonywania technik związane z energiami, czyli z uzdrawianiem pranicznym. Czym jest i jak funkcjonuje nasze ciało dotyczące w całości? Zauważyliście, że z funkcjonowaniem nie było problemu, jeżeli podjęliśmy decyzję na odpowiednim poziomie, żeby palec się zgiął. I on się zgiął. Czasami można tego palca nie zgiąć, jeżeli problemy będą uszczelnienie stawów na tyle, że się zgiąć nie da. Tak? Też się to zdarzy. I mimo tego, że powinniśmy sobie zgiąć palec, palec się zgiąć nie chce. Ale to ma problemy w ten czas ciała. Jak zbudowane jest dotyczące naszego ciała? Człowiek jako istota ludzka funkcjonuje w całości ciała i tego, które widzimy i to, które nie widzimy, a mianowicie związane jest tak jakby z całością wszystkich ciał, które posiadamy. To najbardziej gęste, to, które Państwo widzicie, w którym są wszelkie organy, gruczoły wydzielania wewnętrznego, układy krwionośne, układy dotyczące układu nerwowego, układu limfatycznego, układu pokarmowego, wszystkie funkcjonują w tym najbardziej gęstym ciele. I jeżeli funkcjonują prawidłowo, nie ma problemu. To ciało składa się z takich wspaniałych istot jak komórki. Komórki tworzą organy, tworzą gruczoły wydzielania wewnętrznego, bardzo skomplikowane istoty, które nazywamy organami czy gruczołami, czy innymi częściami skomplikowanego naszego ciała. To pomówmy o tej jednej komórce, tej najmniejszej cząstce naszego ciała, która powinna funkcjonować bardzo precyzyjnie i dokładnie związana z całością naszego ciała. A mianowicie, w każdej komórce, a jest ich trochę, w naszym ciele nauka gdzieś oblicza, że około 100 trylionów, w każdej komórce w ciągu jednej sekundy, czyli w ciągu tego jednego zgięcia waszego palca, następuje reakcji biochemicznych od 30 do 100 tysięcy na sekundę.
I nie jesteśmy my ani zrozumieć, ani poznać wszystkie reakcje biochemiczne, ani nauka, która by się tym zajęła, nie jest w stanie tego zrobić. Tak funkcjonujemy. I te komórki, tworząc nasze ciało, organy specjalne, wszystkie, które są, jeszcze bardziej są skomplikowane niż ta jedna komórka. Ale problem funkcjonowania ciała, jeżeli jest zakłócony, i zakłócone jest funkcjonowanie tej jednej komórki, zakłóca funkcjonowanie całego ciała. I to mówimy o tym najbardziej gęstym ciele. Dlatego nie mamy wiedzy w naszych umysłach, jak funkcjonuje ciało, a przykładem był ten zgięty palec, że w umysłach tego też Państwo nie macie. Są bardziej subtelne nasze ciała, jeżeli chodzi o subtelniejsze, zbudowane z innej energii, bardziej subtelnej. Jest takie ciało nasze, które jeżeli Państwo sobie życzycie, możecie go dotknąć tu na tej sali i zmierzyć. Jeżeli będzie Wasza taka wola i chęć zmierzenia sobie subtelnego, własnego ciała, to możemy tu na tej sali zrobić. Macie ochotę zmierzyć swoje subtelniejsze ciało, tak czy nie? Jeżeli ktoś sobie życzy, to proszę wziąć sobie palec przed sobą, a drugą ręką jak suwmiarkę dojechać sobie i gdzie się ta suwmiarka zatrzyma, czyli ta dłoń, to proszę sobie zatrzymać. Zatrzyma Wam się w granicach około 15-17 cm. I poczujecie w większości lekki opór. Tak jest? Może być opór lub ciepło. U wszystkich. Macie około 17 na początku spotkania, zmierzymy go na zakończenie. W tym subtelniejszym ciele odwzorowana jest każda komórka naszego ciała, tylko że z subtelniejszej energii i to ciało takie związane z tymi odwzorowaniami nazywa się matrycą lub ciałem związanym z ciałem bioplazmatycznym, energetycznym, ewentualnie możemy również go nazywać jakby tą matrycą naszego ciała, bardzo ważna część naszego ciała. I jaka różnica między tymi dwoma ciałami jest? Że z ciała fizycznego można wiele rzeczy amputować. Czy są amputowane, jeżeli na tyle zostały uszkodzone, że trzeba było je amputować? Słyszeliście Państwo może o amputacjach części ciała? Można to zrobić. Na przykładzie pokażę Państwu również dotyczące takiej amputacji, że tu widzimy na rysunku amputowany kawałek liścia, czyli części tej najbardziej gęstej ciała, ale w matrycy amputacji nie ma. I z tego subtelniejszego ciała naszego, czyli z matrycy naszego ciała amputować niczego się nie da. Ale może i zostanie to, co się odczuwa, czyli energia, która spowodowała uszkodzenie tkanek, komórek na tyle, że trzeba było je amputować, cały czas ta energia w tym ciele matrycy zostaje. Co w ten czas jest odczuwalne przez taką osobę? Ból. I słyszeliście może Państwo, że miał amputowaną rękę, nogę, a noga go bolała, ręka go bolała? Bo cały czas w matrycy problem istniał. I póki go się nie usunie, problem istnieje. Będzie się rozszerzał na całe ciało. Cała wiedza dotycząca uzdrawiania pranicznego będzie dotyczyło właśnie tej matrycy. Omówię Państwu dotyczące te nasze ciała, jakie są, żebyście Państwo mogli sobie również tą pierwszą, co żeśmy zmierzyli, czyli dotyczy matrycy naszego ciała, może na rysunku wcześniejszym pokażę to wyraźniej. Tu mamy na zdjęciu Kirjanowskim pokazane dotyczące matrycy naszego ciała. I co najważniejsze w tych naszych ciałach jest, to jest to, że ból odczuwany jest w matrycy. Co znaczy ból w matrycy? Czy w danej części naszego ciała? Zapytam się Państwa, czy kiedykolwiek, cokolwiek Was w którymkolwiek miejscu w ciele bolało. Jeżeli tak, to wiecie, o czym mówię. Czyli mówię o takiej części ciała, że boli. Pytanie, co boli? Energia, która jest w danym miejscu niewłaściwa, ta, która nie powinna w ciele być, która się znalazła, to oddziaływując na komórkę, w matrycy tej komórki następuje sygnał czystej, zdrowej komórki. Sygnał bólu przed tą energią, która tam jest koło tej komórki. Po co ona nam sygnalizuje taką informację, przekazuje nam?
żebyśmy usunęli tą energię. Bo jeżeli ją pozostawimy, to uszkodzimy coś cudownego w naszym ciele, jakim jest jedna komórka. Bo wszystkie komórki w naszym ciele pracują dla dobra całości ciała, wszystkich ciał, bez wyjątku. Jedynym wyjątkiem jest taka komórka, która poprzez niewłaściwą energię stworzyła komórkę tak zwaną nowotworową. I komórka nowotworowa różni się tym między komórką zdrową, że jest komórką egoistyczną, że tylko jestem ja i najważniejsza, reszta się nie liczy. I co ten czas się dzieje dotyczący na przykład tej choroby, która pojawia się jako choroba nowotworowa? Ta komórka ze swojej mądrości, kiedy zostaje uszkodzona poprzez niewłaściwą energię, to są zawsze energie nieświetliste, od razu mówię, które spowodowały to, że ta komórka pozbyła się takiego wspaniałego genu samodestrukcji dla dobra wspólnego, zaczyna się rozrastać kosztem kogo? Sąsiadów. I jego ego jest tak potężne, że potrafi niszczyć sąsiadów, potrafi zniszczyć już organ, a skończy zniszczy całe ciało. Przy tym sama też przestanie istnieć. I w tym ciele dotyczącej matrycy również mamy subtelniejsze jeszcze ciało zamykające się aurą zewnętrzną. Po co te subtelne ciała wszystkie są? Kiedy mamy dobrze funkcjonujące nasze ciało w całości, czyli świetliste nasze ciało jest w całości, poszczególne ciała są dobrze funkcjonujące, matryca nie jest uszkodzona, to środkowe ciało czuje się jak w wspaniałym inkubatorze, co mu nic nie zagraża, ani wewnątrz, ani z zewnątrz. I czy myślicie Państwo, czy taka osoba może w cudzysłowie na cokolwiek zachorować? Nie może. Dlaczego nie może? Bo nie ma do niego dostępu. Te subtelne ciała są tak potężne, to są nasze ciała, które są, żeby to środkowe ciało miało najlepsze warunki funkcjonowania. Tu Państwu powiem, że ciało nasze swojej mądrości i świadomości, jaką ma, a dlaczego świadomość ma, to Państwu troszkę przybliżę, może funkcjonować od 1000 do 1200 lat. To jest długo czy krótko? W stosunku do tych 10% w porywach, gdzie osiągamy około 100 lat życia. Mówimy 100 lat osiągnął, rewelacja, a on osiągnął 10% możliwości. Pytanie, jak pracował, że potrafił zniszczyć swoje ciało tak szybko? Pytanie, co niszczy? Co według Państwa niszczy najbardziej nasze ciało? Myśl. I pochodna myśli. Dlatego nie mówiąc o religijności Państwa, bo to jest każdego z nas indywidualna sprawa, kiedy w spowiedzi ogólnej mówimy, że zgrzeszyłem, to czym zgrzeszyłem? Myślą, a dalej to lepiej nie wymieniać, bo nie wymienię wszystkich myśli, które żeśmy sobie zgrzeszyli. Co to jest myśl? Dlaczego taki problem z tą myślą jest? Ze względu na to, że uzdrawianie praniczne jest praktyczne, czyli w większości jest pokazywane techniki i możliwości odczuwania na ciele, to poproszę Państwa, żebyście odczuli na własnym ciele, jak reaguje myśl, którą będziecie tworzyć. Chcecie czy nie? Tak? To bardzo proszę, popatrzcie na to, co trzymam w ręku. Bez względu, jak się to nazywa, bo nie ma znaczenia, ale pomyślcie sobie, że to jest B, czyli złe. Już? A teraz proszę pomyśleć, że jest to dobre. Już? A teraz proszę pomyśleć, jest, jakie jest. Już? Coście Państwo odczuwali w swoim ciele, albo co Wasze ciało odczuwały na pierwsze dwie myśli? Pierwsze napięcie i lęk. Drugie było rozluźnienie. U niektórych pojawił się uśmiech na twarzy. A trzecia myśl jest, jakie jest, ciało nie drgnęło. To co powiedziało Wasze ciało Wam? Że te dwie pierwsze myśli nie powinny w ogóle powstać. Pytanie dlaczego? Bo ciało zareagowało, nie dawaj mi tego. I to dotyczy każdej myśli. Przykładowo patrzę, jakie piękne ciasto kremowe, a ciało mi się napina, nie dawaj mi tego, bo mnie otrujesz. Jedz, bo dobre. Nie? Bo mamy wprowadzone na poszczególnych poziomach naszego ciała również programy, że taki pokarm jest bardzo dobry, powinniśmy spożywać, a taki jest niedobry i tak dalej. Ale nie słuchamy swojego ciała. Nie na darmo naszych ciałach nazywamy i są nazywane organy, bo każda komórka, każdy organ wydaje dźwięk.
To tak jakbyście Państwo byli na koncercie orkiestry symfonicznej, kiedy jest pełne brzmienie akordu, jest tutti, to nie słyszycie poszczególnych sekcji instrumentalnych, nie słyszycie poszczególnych instrumentów, słyszycie pełne brzmienie akordu, tak? Ale może się zdarzyć, że dany instrument jedną nutkę zabrzmi, czy zagra niewłaściwie. To co słyszycie? Jedną nutkę źle brzmiącą, resztę się nie słyszy, bo ona nie pasuje do tego akordu. Tak jest? To samo dotyczy naszego ciała. Kiedy mamy wrażliwość subtelnego naszego ciała w pełni, dotyczące naszego całościowego ciała i tego środkowego, to usłyszymy brzmienie każdej najmniejszej komórki, że ona tego nie potrzebuje. Nie potrzebuje takiej energii. Tylko dlaczego tego nie słyszymy? Dlatego, że każdy z nas przeszedł proces bardzo precyzyjnej, dokładnej tresury, czyli tak zwanego wychowania, które dzieli się na wychowanie przez rodziców, które jeszcze lepszą tresurę przeszli niż my, a później przez okres obowiązkowego uczenia się w szkole, czyli programowania. Czy obowiązek programowania jest do 18 roku życia, czy nie? Jest. W ten czas co jest programowane i gdzie? Pokażę jeszcze Państwu taką wspaniałą ikonę, która jest dotycząca naszych ciał. I widzicie Państwo tu na tym bardzo wyraźnie na ikonie przekaz pełnej wiedzy o naszych ciałach. Czyli mamy środkowe, dotyczące matrycy, ciał związanych z ciałem astralnym i przyczynowo-mentalnym. Te granice wszystkie są bardzo ważne. Tu jeszcze widzimy takie wspaniałe promienie, które wychodzą z takiego wspaniałego poziomu naszego ciała, dokładnie z poziomu serca, a dokładnie z centrum czakry, jakim jest czakra serca. To jest w pełni rozwinięta istota, z pełnym rozwiniętym również sercem, dlatego na pewno nie miała problemu z funkcjonowaniem ciała. Dlatego pozwólcie Państwo, że pokażę również obraz, co może być w ciele, kiedy zaczynają być niewłaściwe energie do nas i w jaki sposób one mają dostęp. To, co Państwu powiedziałem dotyczące myśli. Każda niewłaściwa myśl spowoduje, że powstając na poziomie pępka, przebija nam nasze ciała subtelne i pozwala, żeby zewnętrzna energia w ten czas miała do nas dostęp. Czy na zewnątrz jest energia zawiści, nienawiści, zazdrości, czy nie ma? Jest? Jest tego aż za dużo. Czy energia strachu istnieje? Bardzo potężna. Ale są również takie istoty jak bakterie i wirusy, które też Państwo żeście słyszeli, że istnieją, tak? Czy mogą nam stworzyć problem? Jak się dostaną, mogą, pod jednym warunkiem, że je zaprosimy. Bo jak ich nie zaprosimy, to one same z siebie nie wejdą. Zapraszamy niewłaściwą myślą, jedną. W ten czas zrobimy im drogę i w ten czas pojawia się energia niewłaściwa, którą trzeba usunąć. I cała wiedza z zakresu uzdrawiania pranicznego jest między innymi po to, żebyśmy mogli sobie między innymi usunąć to, co tam nie powinno być i wprowadzić pełną harmonię funkcjonowania ciała. Żeby to można zrobić, to parę zdań powiem o centrach energetycznych i wiedza o centrach energetycznych, czyli o czakrach, jest niedostępna na zewnątrz, tak jak wiedza z uzdrawiania pranicznego w pełni dotycząca technik oczyszczania, energetyzowania też. Jest możliwość tylko przekazywania bezpośredniego. I pozwólcie Państwo, że powiem, bo może żeście słyszeli o takich centrach energetycznych, które nazywają się czakry. Słyszeliście może już coś? W większości żeście słyszeli, że jest 7 centr energetycznych. I to wiedza o tych 7 centrach energetycznych, czyli czakrach, przez tysiące lat była tylko dostępna na poziomie 7. Szczególnie dotyczy obszaru Indii, dotyczące tam w ogóle Azji, dotyczące Chin. Nie mieli dostępu do wiedzy o wyższych i innych centrach energetycznych, czyli o czakrach. Tylko o 7. O tych 7 między innymi było taka, że na poziomie między brwiami czakra ajna, która tam jest, nazwana była i jest jako trzecie oko, czasami malowana przez Hindusów sobie kropeczkę, że mamy trzecie oko i otwarte trzecie oko. Z trzecim okiem, czyli z jasnowidzeniem, nie ma nic wspólnego.
ale była tylko wiedza na siedmiu, czy to jest olbrzymia wiedza dotycząca funkcjonowania tych poziomów energetycznych, bardzo duża. I teraz, jeżeli Państwo pozwolą, to tak w paru zdaniach przybliżę, co one są i po co są te centra energetyczne w naszym ciele. Są główne, są drugorzędne, ale są również te, które dotyczą pojedynczej komórki. Każda komórka ma własną czakrę, a dlatego, że ma czakrę, to dlatego potrafi zrobić wszystkie reakcje biochemiczne, wie jak ma zrobić i co najciekawsze, wie dokładnie, co ma przez błonę komórkową przepuścić, a czego ma nie przepuścić. Ma pełną wiedzę. Czy nauka ma wiedzę dotyczącą świadomości czakry? Nie ma. Dlatego, że nauka posługuje się umysłami. I może żeście Państwo słyszeli, że umysły mamy. Tak? Wspaniały naukowiec, taki jak był Freud, później Jung, wiedział, że mamy umysły. I jeden umysł, o którym żeście Państwo słyszeli, to jest umysł jaki? Podświadomy, który nie wiadomo, gdzie jest i co robi. Ale jest również ten tak zwany umysł świadomy, gdzie nauka jeszcze do dzisiejszego dnia go nie zlokalizowała. Tak? I jest jeszcze tak zwany nadświadomy, gdzie go też nie wiadomo, gdzie jest i co robi. Mogę Państwu przekazać wiedzę dotyczącą umysłów naszego ciała. Oczywiście nie na dzisiejszym spotkaniu. I tych umysłów, o których przekazuje się wiedzę z dokładnymi jakby miejscem, gdzie one są i funkcjami, jakie spełniają te umysły, omawiamy o 7 umysłach naszego ciała. To jest więcej niż 3 i dokładnie zlokalizowanych, co potrafią robić i dlaczego te umysły takie są. W większości problemów naszego ciała, jakie mamy, z funkcjonowaniem związany jest z jednym umysłem, tym tak zwanym fizycznym, który tworzy myśli i nie dopuści wiedzy z wyższych poziomów umysłu. A szczególnie z takiego wspaniałego poziomu, jak z poziomu serca, nie dopuści w dół żadnej informacji. I od razu Państwu mogę powiedzieć jedną rzecz, że choćby nie wiem, jak się starać, to umysł niższy nie zrozumie dostępu do wiedzy z wyższego umysłu, żeby mógł zrozumieć na niższym poziomie. Nie da się. To tak, jakbyście Państwo chcieli przedszkolakowi mówić wiedzę z zakresu szkoły podstawowej, nie przyjmie jej, bo po prostu nie ten poziom. Tak? To samo z podstawowego, ze średniej czy wyższej. Czy jest w stanie przyjąć? Nie. Dlatego na poziomach naszego ciała, na poziomach również umysłów naszego ciała, nie mamy dostępu do wiedzy z wyższych poziomów, żeby ta wiedza była na niższym. I to, co dotyczy poszczególnych centr energetycznych, a wymienię je tylko dotyczące od czakry podstawy, to jest tak wspaniała czakra i kiedy ona się pojawia. Państwo żeście przeszli taki cykl bardzo ciekawy. Kiedy żeście podjęli decyzję tworzenia formy, wybraliście sobie Państwo narzędzia realizacji, czyli rodziców. Rodzice wyrazili zgodę na to też, bo bez zgody by one nie byli narzędziami. I w ten czas rozpoczął się cykl tworzenia formy. Bardzo ciekawe. Przez każdy z nas przebywał w środowisku innym niż teraz. Bo w środowisku wodnym przez ile? Przez 9 miesięcy. Tak? Kiedy podjęliśmy decyzję, pytanie, kto podjął decyzję przejścia w całkiem inny świat, czyli świat, gdzie będziemy zasilać się energiami żywej energii słońca, powietrza, ziemi i wyjdziemy ze środowiska wodnego. Kto podejmie decyzję? Matka, czyli to narzędzie, ta istota, czy dziecko, które jest, czy lekarz? Żaden z nich. Decyzję podejmuje rozwinięta czakra podstawy, która jest tą czakrą, która ukorzenia się, żeby mogła pobierać energię prany ziemi, czyli żywą energię ziemi, żeby mogło zasilać całe ciało fizyczne. Ona decyduje, że już jest gotowa. Ten czas, co się robi? Podejmuje decyzję przejścia kanał rodny matki. I co nauka, a szczególnie dotyczące lekarzy, robią? Kiedy przejdzie kanał rodny, odcinają go od zasilania. Czyli od czego? Od łożyska. A to jest jedyne zasilanie, które to ciało ma.
Czy Państwo, żeście przebywając przez 9 miesięcy, chociaż raz do tej wody, w którą żeśmy byli, czystej, wspaniałej wody, czy cokolwiek było wydalane z ciała przez 9 miesięcy? Nie. A czy teraz spożywając pokarm wydalacie mocz, czy robicie tak zwany stolet, czyli oddajecie wszystko to nieczyste, co wychodzi przez odbytnicę? Tak czy nie? I teraz wyobraźcie sobie, że przez 9 miesięcy nic nie było wydalane, to jak można było tworzyć formę, tą dotyczącą struktury naszego ciała, a nie wydalać niczego? Jak się to dzieje? Dzieje się to tylko dlatego, że zasilanie energetyczne, które jest żywą energią, i ta żywa energia poprzez centra energetyczne, poprzez łożysko dostarczane do ciała, powodowała tworzenie wszystkiego, co potrzebowało to ciało, czyli zagęszczanie materii od pojedynczego atomu, którego ożywiła, poprzez komórki, tworzenie struktury całej, ale wszystko się odbywało z energii żywej, która nie powoduje żadnych odpadów. Mam nadzieję, że Państwo raz chociaż mówili modlitwę pańską. Jeżeli tak, to tam jest takie piękne: chleba naszego powszedniego daj nam, Panie, dzisiaj. Tak? Tylko tego pańskiego chleba jakoś nam nie po drodze, nie smakuje. Wolimy iść do Franka piekarza i kupić 2 bochenki chleba. Mówimy, no, najadłem się chleba. Co to znaczy ten pański chleb? To jest żywa energia, która potrafi ożywiać, tworzyć, i w ten czas nie mamy problemu. Czy jedliście Państwo może kiedyś gruszkę? Raz. Tak? Widzieliście Państwo, że gruszka to ma całą fabrykę cukru, żeby gruszka była słodka? Tak? Ma fabrykę czy nie? Gdzie? Nie ma. Potrafi energię prany słońca, czyli żywej energię słońca, powietrza, ziemi, przetransformować na wszystko i stworzyć owoc. Kiedy ta gruszka jest dla nas dostępna? Kiedy odłącza się ogonek gruszki, czyli rozłącza pępowinę, tak jak łożyska, z nami. Kiedy jest dojrzała, w ten czas nam daje w darze. Tak? Dojrzały owoc. A jeżeli będzie niedojrzały, to co się zrobi? Urwie się z gałązką, nie puści. Ten ogonek tak się mocno trzyma. To samo dotyczy łożyska. Łożysko zasila i pobiera właśnie tą energię żywą. Dostarcza tej istocie i nie wolno tego rozłączyć. Kiedy przejdzie, zacznie funkcjonować na poziomie centra energetycznego, na zewnętrzne zasilanie energetyczne, łożysko samo się odłącza od istoty. Ten czas istota jest w pełni chroniona. Później przechodzi na pokarm matki. Kto był z Państwa, szczególnie dotyczy kobiet, matką i doświadczył być narzędziem, tym wspaniałym narzędziem, i miał możliwość przekazywania pokarmu dziecku, to żeście zauważyli jedną wspaniałą rzecz. Wszyscy myśmy to robili, że pierś się ssie. Tak? Czy pije się mleko? I ile tego mleka ma wypić? Według medycyny trzeba menzurkę mieć, proszku wsypać, wody rozmieszać i tyle ma dziennie wypić. Tak? A on ssając, każdy z nas, jeżeli ssał pierś matki, to ssał energię miłości poprzez czakry sutry. I odlatywał. Jeszcze nic nie połknął, a już był tak naenergetyzowany, mówi, że śpi. Nie? Mama go za nos trzyma, targa, mówi, pij, jedz, bo przecież za mało mleka zjadłeś. Piersi mam pełne mleka, a ty nie pijesz. A on już pobrał energię. Ten czas jest bezpieczny. Taka istota nie choruje, bo jest cały czas zabezpieczona energią uzdrawiającą, czyli energią miłości. Pozwólcie Państwo, mamy jeszcze chwilkę czasu, omówię tak bardzo szybko dotyczące te centra energetyczne. O czakrze podstawy powiedziałem. To jest ta, która odpowiada za funkcjonowanie całego naszego ciała dotyczące najbardziej gęstego fizycznego. Bez właściwie funkcjonującej tej czakry zasilanie mięśni, kości, jakości krwi dotyczące funkcjonowania serca jest niemożliwe. Jest tą, która pobiera energię Matki Ziemi. Na pewno żeście Państwo zobaczyli, że te wspaniałe istoty, geniusze, które nazywamy niemowlakami, jeżeli nawet skarpetkę im zakładacie na nogi, to ściągają. Bo one wiedzą, że one mają mieć kontakt z czym?
z energią Matki Ziemi, bosą. Widzieliście Państwo, żeby zwierzęta chodzili w skarpetkach i w butach? A widzieliście, ile szpitali mają zwierzęta wybudowane? Mają dużo? Ani jednego, bo im do niczego nie potrzebne. Czy widzieliście drzewa, które mają swoje zakłady opieki zdrowotnej? Jeszcze są bardziej wspaniałe, bo stoją w miejscu i wszystko, co potrzebują, mają w zasięgu. Nigdzie nie chodzą. Czy boją się o tak zwaną emeryturę, że na życie mu nie starczy? Stoją przez setki lat w jednym miejscu i wszystko mają. My jesteśmy dwa poziomy wyżej rozwinięte istoty niż rośliny. Czy potrafimy również taką energię przetwarzać? Tak, tylko żeśmy o tym zapomnieli. I wszystka nauka, która jest związana z uzdrawianiem praniczym, jest związana z jedną rzeczą. Żeby sobie wszystko przypomnieć, cośmy zapomnieli, a co doskonale żeśmy znali. Kiedy okres ten najbardziej bezpieczny jest do trzeciego roku życia, to ta istota jest nietykalna. I na pewno żeście Państwo zobaczyli, że temu dziecku, tak zwanemu dziecku, do trzech lat wolno wszystko. Nawet na głowę wchodzić, bo mu wolno. Skończył 3 lata, jest stresura, nie wolno ci już na głowę wejść. Skończyły się dobre czasy, teraz zaczyna być zamykanie go w skorupie i programowanie. I później zaczyna się musisz, musisz, musisz. I zaczynają się problemy. Jeżeli chodzi o czakrę płciową, zasila nam organy płciowe, zasila również nam nogi, żebyśmy dobrze funkcjonowali, mogli funkcjonować. Organy płciowe, wspomniałem, pęcherz moczowy. Czakra pępka, jelita cienkie i to grube, czyli ma wpływ na oddzielanie tego, co jest nieczyste od czystego, ma bardzo ważną funkcję. Również wytwarzania energii, która jest niezbędna, żebyśmy mogli zewnętrzną energię żywą pobierać przez ciało. Jeżeli nie będzie funkcjonowała właściwie, będzie miała problem. O czakrze Megmen w ogóle nie ma przekazów w literaturze. Zasila nerki i dna nercza. Czy mamy problemy z nerkami? Słyszeliście Państwo może o kamieniach nerkowych, piasku nerkowym? Jest takie coś? Jest. Skąd się to bierze? Związane są między innymi z lękami i obawami. Kiedy obawy, lęki są tak potężne, że potrafią się krystalizować, pojawia się piach i kamienie. To zobaczcie Państwo, ile tego jest. Mało czy dużo? Olbrzymia ilość. Jeżeli chodzi o poziom splotu słonecznego, czyli tu, to z tym poziomem i z tą czakrą mamy najwięcej problemów. Jest czakrą emocjonalną. Tam jest czakrą, która jest związana również z niewłaściwymi emocjami niższymi, takimi, które są toksycznymi. Tam jest zazdrość, nienawiść, pożądanie. To jest ten poziom. Poziom bardzo ważny naszego ciała, bo związany z dualizmem, czyli podwójnością. I mamy olbrzymi problem, żeby dobrze funkcjonowała nam czakra splotu słonecznego. Co zasila, jakie organy zasila? Żołądek, trzustkę, wątrobę, dwunastnicę i część poprzedniego jelita grubego. Czy słyszeliście Państwo może o problemach dotyczących cukrzycy? Jest to problem bardzo duży. Oddziaływując nie tylko na organy te dotyczące, co przed chwilką wymieniłem, oddziaływuje również na wyższy poziom, czyli na fizyczne serce i na serce. Słyszeliście Państwo może o zawałach, o uszkodzeniu dotyczące zastawek tętniczych, zastawek komory, szczególnie prawej. Zawał też jest w większości na prawej komorze, nie na lewej. I to jest prezent z tej czakry. Czy zdarzyło się Państwu cokolwiek pożądać? No to jeżeli Wam się zdarzyło, toście sobie wprowadzili do ciała duży problem. Jest taka księga jak Biblia, mogę tylko powiedzieć jedno zdanie, nie pożądaj rzeczy cudzych. Bo jak se przywłaszczysz, to później nie będziesz wiedział, co zrobić z tym i będzie się działo na splocie słonecznym. Słyszeliście może Państwo, że mamy taki organ jak wątroba i jest tam woreczek żółciowy. Słyszeliście o kamieniach w woreczku żółciowym, co są amputowane? Są. I amputacja woreczka żółciowego o czym mówi? Że te nawiści, zawiści, emocje, które były tak wiele, że potrafiły się skrystalizować. To w mądrości znowu wątroby przerzuciła to do woreczka, który jest amputowany. Następnie po amputowanym woreczku na poziomie splotu słonecznego będzie amputowane prawe biodro.
Czy słyszeliście, że te osoby, które miały amputowany woreczek żółciowy, mają później usuwane prawe biodro? Wstawiane sztuczne? W większości tak jest. Bo tam przechodzą kanały jeszcze energetyczne, które przenoszą energię wzdłuż ciała i powodują uszkodzenie nie tylko organu, ale ciała w różnych jakby poziomach czy odległościach od tego punktu, gdzie energia była. W ten czas idziemy do lekarza, ortopedy, który nam przepisuje leki, bardziej obciążając jeszcze nam wątrobę i problem zamiast mniejszy jest jeszcze większy. O czakrze serca. I tutaj, jeżeli chodzi o ten poziom dotyczący splotu słonecznego, mamy najwięcej problemów, żeby właściwie funkcjonować. Co to znaczy właściwie funkcjonowane do splotu słonecznego? Wspomniałem Państwu, że wszystko jest związane z dualizmem i podwójnym. Są takie dziedziny, kiedy mamy dotyczące funkcjonowania tak zwanych umysłów i problemy z umysłami, ze stresami, nerwicami, emocjami, że nie potrafimy sobie już poradzić, idziemy do fachowców. I w ten czas słyszymy wspaniałą informację. Myśl pozytywnie i to bardzo intensywnie, tak? Bo pozytywne myślenie cię uzdrowi. Tylko że z drugiej strony im bardziej będę myślał pozytywnie, to mam myślenie jakie? Negatywne, bo jest łączne. A poziom energii jest jaki? Ten sam. I przeciążenie na pozytywnym czy negatywnym zawsze spowoduje chorobę. Nie ma znaczenia. To jest tak, jakbyście Państwo jechali samochodem po drodze i jest prawa linia ograniczająca koniec jezdni i prawy rów i lewa ograniczająca lewą stronę i lewy rów. To są te granice regeneracyjne ciała. Przekroczenie granic regeneracyjnych to leży albo w prawym, albo w lewym rowie. Czy jest różnica, w którym leży, czy kiedy się pojawia choroba? Nie ma żadnej. Bo ciało w swojej mądrości ma możliwości regeneracyjne w pewnych granicach. Przejdziemy teraz może parę słów o bardzo ważnej czakrze, o czakrze serca. Jeżeli te będą w harmonii pracować, nie mówiłem jeszcze o czakrze śledzionej, która ma funkcję pobierania energii prany i zasilania wszystkich czakr i oczywiście i fizycznej śledzionej. Jeżeli chodzi o poziom serca i czakry serca, jest to jedna z bardzo ciekawych czakr, bo związana już jest z poziomem bardzo wysokim dotyczącym funkcjonowania naszego ciała. Tam już jest wszystko jednością. Ale to jest poziom, gdzie też są emocje wyższe. Tam jest energia miłości każdego z nas, bo każdy powstał ze świetlistej energii miłości, bez wyjątku. Z innej energii żeśmy nie powstali. Czyli powstaliśmy z tej energii miłości, którą sami żeśmy podjęli decyzję tworzenia. I jest punkt, który jest związany właśnie z tą energią miłości, jest punkt czakry serca i fizycznego serca. Ten poziom jest bardzo wysokim poziomem i powinien właściwie funkcjonować. Czy może zdarzyło się Państwu chociaż raz do siebie czy do innej osoby powiedzieć: ja Ciebie kocham? Z drugiej strony jest: ja Cię nienawidzę. Bo to dotyczy ja. Dotyczy tego. Energia miłości z poziomu serca niczego nie pożąda. Są takie przykłady, na przykład tego bezinteresownego używania energii miłości. To jeżeli Państwo żeście mieli może psa i spotkaliście tego w domu, kiedy żeście wracali, to pokazywał radość, że Was zobaczył ten pies, czy nie? Czy cieszył się, że widzi istotę ludzką? Tą radość nie wiedział, co robić z tą radością. Czy my, jako istoty wyżej rozwinięte, potrafimy się tak samo cieszyć, spotykając drugą istotę ludzką, że Cię spotkałem? Mogło się to nie zdarzyć. Czy tak się zdarza? Nie. Idąc na ulicy, jeden nie widzi, że przechodzi, mija się z drugą istotą, może już się nigdy nie spotkać. Nie zauważył. Dlatego w tej księdze, o której Państwu wspomniałem, są takie piękne zdania i myśli przekazane, że macie oczy, nie widzicie, uszy, a nie słyszycie. Uszy to są nerki. Jeżeli nerki będą przyblokowane, uszy również. Jeżeli oczy będą przyblokowane, nie widzieć, to jest poziom splotu słonecznego, a dokładnie dotyczy wątroby. I emocje, czy emocje zaślepiają? Czy z nienawiści można komu zrobić krzywdę? Kiedy wróci i wyłączy się energia nienawiści, byśmy chcieli to naprawić, tak? I w ten czas używa się takiego przeciętnie słowa, które w większości Państwo też używacie, słowa przepraszam.
Zdarzyło wam się chociaż raz takie słowo użyć? Tak, bardzo często. Tylko, że to jest oszustwo w stosunku do siebie. I to bardzo duże. Bo słowo przepraszam powstaje tu. Przechodzi przez gardło bardzo łatwo. Ale jeżeli byśmy wyrządziliśmy komuś krzywdę, to powinniśmy poprosić o wybaczenie, a to nie chce już przejść przez gardło. I różnica jest wielka, bo proszę o wybaczenie jest z poziomu serca, proszę wybacz. Ale gardło nie przepuści, bo są relacje takie, jak ja mam go przepraszać. Przykład mogę Państwu powiedzieć w ten sposób, że jeżeli ktoś by mi wbił nóż w plecy, może mi wyciągnąć nóż i powiedzieć przepraszam. I według niego ma sprawę załatwioną, przecież cię przeprosiłem, czego się czepiasz, nie? A co z tą dziurą w plecach? Ale proszę o wybaczenie, nie przejdzie. W relacjach, które są dotyczące również Państwa, zobaczcie, jak trudno jest poprosić drugą osobę bliską, proszę wybacz mi. W stosunku do siebie jest jeszcze gorzej, żeby sobie wybaczyć. Ten czas, jak ma funkcjonować właściwie nasze ciało, kiedy jest nie we właściwych energiach? Czakra serca jest w ten czas zamknięta, a jak jest zamknięta, to dostęp energii do prawidłowego funkcjonowania i naszego bezpieczeństwa, jakbyśmy się odcięli. Wspomniałem Państwu o tych wspaniałych uzdrowicielach, czyli tych istot, które są do 3 lat. Spotkałem się z takim uzdrowicielem, kiedy sam prosiłem go o uzdrawianie, bo sobie przez... w sumie nie wyrządzając komu krzywdy, trzeba było sobie ciało uszkodzić, bo wybrałem formę niekrzywdzenia innych. I prosiłem taką wybitnie wysoko rozwiniętą istotę, znające techniki uzdrawiania, o zabieg dla siebie. W formie była dopiero 1,5 roku. Czyli w sumie co byście powiedzieli? Nie potrafiła jeszcze materializować dokładnie myśli, czyli mówić w słowie zmaterializowanym. Ale zabiegi potrafiła robić. I czy zrobiła mi zabieg? Jak poprosiłem, to mi zrobiła. I powiem Państwu tylko jedną rzecz, że wielu mistrzów po 30-40 latach praktyki jeszcze by mieli się dużo uczyć od tej istoty, która potrafiła tak zaawansowanymi technikami robić. Te zaawansowane techniki pokazuje dopiero na 3. poziomie uzdrawiania pranicznego, na psychoterapii pranicznej. Skąd wiedziała? A stąd wiedziała, że jest takie jeszcze, mamy czakry dotyczące gardła, co związane jest między innymi z zasilaniem gardła, przełyku, tarczycy, przy tarczycy, ale również cały układ limfatyczny jest pod tą czakrą. Niewielka nadczynność, niedoczynność tarczycy powoduje jakie funkcjonowanie ciała? Albo tycie, albo chudnięcie. Zaburzenie funkcjonowania ciała. Ale mamy jeszcze taką czakrę, która jest mylona z 3. okiem, która nazywa się ajna. I funkcja jej jest bardzo ważna. Wszystkie, które są, co wymieniłem Państwu, podlegają pod tą ajnę. To jest bardzo wysoki poziom w rozwoju naszego ciała. Od rozwoju może w niedzielę będę mówił na kontynuację spotkania z Państwem. To jest nadrzędna i ona kontroluje wszystkie w dół. Ale mamy jeszcze wyższe czakry, jak czakra czoła i czakra korony i 2 zdania o tych czakrach. Nie podlegają pod szefa. Podlegają już pod inne energie, a szczególnie dotyczące boskiej czy kosmicznej energii, w zależności czy Stwórca jest, bez względu czy mamy wiedzę o Nim, czy nie mamy. I nie ma nic wspólnego z religijnością, bo religijność jest czym innym. Istnieje Stwórca, co stworzył wszystko, my jesteśmy częścią też Stwórcy. Czy mamy wiedzę o Stwórcy? Nie mamy i nie będziemy mieć. To są punkty wejścia. Jeżeli chodzi o czakrę czoła, to też jest w Biblii napisane, kiedy Twoje oko jest w świetle, to ciało ma w jakie? W świetle, a imię Twoje 144. To jest opis tej czakry. Dopiero w Biblii jest informacja o czakrze. Ma 12 zbiorów po 12, ma 144 połączeń. Ale jest jednym z punktów wejścia boskiej energii miłości, ta, która spływa do nas od Stwórcy poprzez transformowane istoty wyższe, do części Stwórcy, który każdy z nas jest, czyli do tak zwanej duszy. Dopiero z duszy przepływa energia do ciała, ale boska energia czy kosmiczna energia nigdy nie dotyka ciała fizycznego. Może spłynąć tylko do siebie samej. I dopiero stamtąd poprzez sznur przechodzi i punktem docelowej tej energii jest która czakra? Serca. I teraz jeżeli chodzi o bezpieczeństwo uzdrawiania, nie ma innego uzdrawiania,
Uzdrawianie jest na poziomie serca. Nie na poziomie, że ja kogokolwiek chcę uzdrowić, bo może se chcieć. Jeżeli Państwo by usłyszycie od uzdrowiciela, bioenergoterapeuty, lekarza, ja Cię wyleczę, ja Cię uzdrowię, to go omijajcie z daleka, bo tego zrobić nie może. Pytanie, dlaczego nie może? Bo ta osoba się uzdrawia, a żeby ją uzdrawiać, trzeba być na poziomie serca. Bo tylko ta energia potrafi uzdrawiać, czyli rozświetlić to, co jest nieświetliste. I usunąć energię, która powoduje uszkodzenie komórek. Tu Państwu powiem, ze względu na to, że tak jesteście i pytacie mnie o to, to jest jedna z czak, która potrafi zmienić na przykład DNA komórki nowotworowej. Jest w stanie zrobić i przywrócić jej właściwą. Tak potrafi poziom serca, czyli energia miłości, która spływa i jest. Przeciętna osoba, jeżeli chodzi o ciała energetyczne, czyli dotyczące tej aury matrycy, aury zdrowia, czyli ciała astralnego, mentalnego, u przeciętnych osób jest wystająca po 10 cm, 60 m. Centra energetyczne w granicach 7-10 cm. A to połączenie, które ma, dotyczące spływu energii, no to jest bardzo grube, bo takie jak włos albo pajęczyna. Czy może żeście Państwo doświadczyli, że kiedy te małe istoty przychodzą, mają otwarte ciemiączko? Tak czy nie? To jest taki światłowód połączony. I widzieliście Państwo, ile niemowlacy muszą pracować, lecieć do zakładu pracy, żeby zarobić kasę, bo co on będzie robił za chwilę, jak on wyżyje? Kto z Was widział, że niemowlak leci do roboty i zarabia pieniądze? Zarabia czy nie? Wszystko ma, co potrzebuje? To jak to robi? Używa narzędzi. Pytanie, jakich narzędzi? Wszystko na zewnątrz jego z kosmosem włączny, to jest jego narzędzie, którym potrafi się posługiwać. W jaki sposób się posługuje? No bo jest jasno zmysłowy jeszcze. Wszystkie zmysły ma jasne, niczym niezabrodzone i niezaprogramowane. Jest nietykalną, świetlistą istotą. Z takim sznurem i z takim bezpieczeństwem. Wspomnę taką księgę jeszcze raz, że kto jest ze mną, to przeciwko mnie nikt nie może wystąpić. Mówimy o ciemnej energii. Żadna ciemna energia nie wejdzie w światło, bo się nie da. Może wejść, zostanie przetransformowana. Ale jeżeli energia chce istnieć, energia chorobowa czy inne energie chcą istnieć, to osoby, które będą miały taką energię, będą unikać czego? No tych istot, które chodzą w świetle i przekazują światło. Tak? Bo jeżeli będą, to musi się uzdrowić, czy nie chce. Znacie może takiego wspaniałego uzdrowiciela na imię miał Jezus? Wystarczyło, że weszli w jego aurę, przepłynęła energia i następowało co? Transformowanie energii. Została usuwana natychmiast. Bo uzdrawianie praniczne, energetyczne polega na przepływie energii z wyższego poziomu na niższy. Ale ten, który ma uzdrawiać, musi również mieć ciało jakie? Jak najbardziej czyste. I praca nad czystością ciała jest bardzo wymagająca, żeby nie zanieczyszczać ciała myślą, ale również tym, co jest wprowadzane oprócz myśli. Wrażliwość nasza jest tym większa, im bardziej subtelne mamy ciało. Ten czas nie będziemy przyjmować, co temu ciału zagraża, żeby nie dzielić się tym z wszystkimi, bo dzielenie jest automatyczne. Czy na pewno może Państwu zdarzył się fakt, że z niektórymi osobami czujecie się Państwo, albo w miejscach niektórych czujecie, że tam nie powinniście być i trzeba szybko stamtąd wychodzić. Bo jak długo będziecie przebywać w takich warunkach, to ciało będzie uszkodzone, będzie miało problem. Zdarzyło się Państwu chociaż raz tak? Jeżeli tak, to co Wam ciało mówi? Wychodź stąd jak najszybciej, bo te energie nie są dla mnie. Ale można przebywać. Jeżeli znamy techniki rozświetlające własne ciała, to możemy być tam w takich miejscach, ale z inną jakby funkcją działania nas samych, żeby to miejsce uzdrowić poprzez przepływ energii. Kiedy Państwo idziecie do szpitala, jak czujecie się? Radośni, czy momentalnie tak, jakbyście dostali przysłowiowym obuchem w głowę? Tam jest tyle energii chorobowej, która jest nieusuwana. Tak czy nie? Dbane jest o czystość materialną, czyli musi być wszystko zdezynfekowane, wypucowane, tak? Ale energii chorobowych nikt nie usuwa. A ile energii chorobowych jest w szpitalach? Dużo czy mało? No każdy idzie tam z energią chorobową, żeby tam ją zostawić, nie? Chce być zdrowy. Czy tak jest? Nie. Bo jeżeli Państwo byliście chociaż raz, czekając na wizytę do lekarza,
a było tak zwanych pacjentów wielu, to co tam się działo? Licytacja, kto jest większą ofiarą. Kto ma lepsze schorzenie, żeby go nikt z tego pierwszego miejsca nie zrzucił. I słyszycie, ja to mam to i to. No z tym żeś przyszedł, ja to mam to, to, to i to, tak? Nie? Co tam ty? Ja to mam to, to już mam nogę uciętą, rękę pół żołądka mi wyrżnęli. Zobaczcie, jak mi się dobrze czuję, nie? Pytanie, dlaczego chcę tą ofiarą być? A z prostej przyczyny. I w uzdrawianiu pranicznym problem usunięcia, żeby przestała taka osoba być ofiarą i zabranie jej tego jest dla niej prawie niewyobrażalne. Pytanie, dlaczego chcę być ofiarą? No bo to są mądre istoty też. Kiedy była świetlista, radosna, to rodzice latali nie wiadomo za czym, nie? To co wymyśliła? No wymyśliła sobie chorobę, zobaczymy co będzie. No to jak zachorowała, to miała rodziców pod ręką. Co chciała, to miała. To jaki interes jest być zdrowym? Żaden. Tak czy nie? I teraz, jeżeli nie będzie chora, to czemu nie będzie? Nie będzie zwracała uwagę, a choroba to jest nic innego, tylko krzyk, olbrzymi krzyk o energię miłości. Zobaczcie, jestem. Zobacz, podziel się energią miłości. Państwo, żeście też tego doświadczali od tych narzędzi i wolelibyście, żeby stosowali technikę oczyszczania, czyli pogłaskania. To woli, by bardziej było dla nas przyjemne, czy doenergetyzowanie w czakrę podstawy. Każdy wolał, wybrał. Jak raz go doenergetyzował przez czakrę podstawy, to mówi, nie, ja wolę, żeby mi po czakrze korony pogłaskał. To co żeśmy robili? No wszystko, żebyśmy czasami nie byli doenergetyzowani na dole. Oszukując nawet samych siebie. Ale po to tylko, żebyśmy byli pogłaskani. Ale to wszystko będzie związane ze splotem. Czy zdarzyło się Państwu, kiedy wasi rodzice przekazali wam wspaniałą energię miłości, bo się kłócili nie wiadomo o co? Bo przyczyna kłótni nie ma znaczenia. Trzeba było wyrzucić energię z siebie. Na kogo? Na te istoty, które nazywamy dziećmi. I te istoty, które nazywamy dziećmi, są najbardziej chłonne tą energię i się bronią przed tą energią. I to dość intensywnie. Przez 3 lata bardzo mocno. Ale jeżeli cały czas są w toksycznych energiach, nie wytrzymują też ich ciała. W ten czas zauważyliście ruch, jaki robią takie dzieci? Chronią splot słoneczny, żeby nie dostać w splot słoneczny. Zamykają rękami, żeby od rodziców prezentu nie dostać. Nie dziwmy się rodzicom, bo one mają jedną zasadę i jedną wiedzę do przekazania jako narzędzia w stosunku do dzieci. Pytanie jaką? Ano bardzo prostą. Pokazują, co mamy nie robić. Bo to, co mamy robić, nie wiedzą. Ale to, co mają nie robić, my, pokazują najlepiej, jak potrafią, przy tym ich to wszystko boli. Dlatego, że każde doświadczenie, które doświadczamy, czy to jest pozytywne, czy negatywne, zawsze wytworzy ból. Zdarzyło się Państwu, że pragnęliście coś zdobyć? Chociaż raz? I żeście to zdobyli. Ale myśl, że mogę to stracić, co zdobyłem, jest jeszcze bardziej przerażająca, niż to zdobyłem. Lepiej było tego nie zdobywać. Tak jest? Zobaczcie, jak to działa. Przykładowo macie samochód, no jedziecie i któryś kierowca, nie przestrzegając zasad, na które wyraził zgodę, skasował wam samochód. Było wam przykro? Jeżeli było wam przykro, to mieliście problem na splocie słonecznym. Zdarzenia takie miałem, doświadczenia również poprzednik Jerzy miał. Kiedy mu przyłożył, podziękowałem za to spotkanie, za to przyłożenie w samochodzie, bo na dobrą sprawę zarobiłem na tym spotkaniu. Czy mogłem się na niego złościć? Nie. Powiem Państwu, jechałem na spotkanie do Warszawy i młody człowiek na światłach czerwonych, na 3 pasy, na 4. Tak się zmieścił, że urwał mi zderzak, lusterko. Odpadło. Kiedy zatrzymaliśmy się, żeby wyjaśnić wszystko, co dotyczyło, on mówi, że jest na lekach psychotropowych i on nie wie, co się dzieje. A zapytałem go jedno. Czy lekarz ci powiedział, że nie można jeździć samochodem, jak się bierze takie leki? Nie powiedział. To co miałem z tym człowiekiem zrobić? A trzymałem go prawie ponad godzinę w samochodzie, żeby przestały działać leki. Żeby nie zabił siebie ani innych. Czy miałem przykrość, że mnie uszkodził samochód? Nie. Takie spotkania też są związane między innymi z uzdrawianiem energetycznym.
Jeżeli chodzi o same techniki, jakie są przekazane dotyczące uzdrawiania pranicznego, związane są również z oczyszczaniem poszczególnych naszych ciał. Tu mamy taki slajd pokazany dotyczący naszych poziomów naszego ciała i rozwoju. Żebyśmy w pełni mogli funkcjonować, to ciała mamy mieć czyste, centra energetycznie właściwie funkcjonujące, ale jest co robić. I w ten czas wrażliwość ciała może być i powinna być wysoka. Wspomnijcie sobie Państwo, jak rodzice przechodzili na zmianę pokarmu z właściwego na niewłaściwy. To co ciało zrobiło? Zdarzyło się Państwu, że Wasze ciało takiego pokarmu nie przyjęło i żeście zwymiotowali, czyli zwróciliście chociaż raz? Co ciało mówiło? Nie dawaj mi tego. Jedz, bo to takie dobre. To mama raz, drugi, piąty, dziesiąty, za 11 razem przyjęło. Mówi, no nareszcie się najadło. Nie, już się otruło. Tylko ciało przestało reagować. Jeżeli raz reaguje, nie słyszysz, drugi raz nie słyszysz, przestaje reagować. Następna reakcja będzie mocniejsza. Najmocniejszą z tych wszystkich jest co? Pojawienie się choroby. Zdarzyło się Państwu leżeć chociaż przez jeden dzień w łóżku? A po co żeście się położyli do łóżka i kto Was położył? Przyjaciel, choroba położyła Was, przemyśl, co robisz ze mną, czyli z ciałami. Masz czas na przemyślenia. Teraz nieważna jest praca, nieważna, bo nie ma jak pracować, jak ciało leży, nie? Nic nie jest ważne, przemyśl, co robisz temu ciału. A czym robimy? No wszystkimi tymi informacjami, które na niższych poziomach są zostały przekazane do nas. I kiedy wykonujemy technikę oczyszczania, usuniemy tą część i przy skanowaniu wychodzi, że jest wszystko w porządku, zakończamy jakby zabieg, po czasie znowu będzie wychodziło z głębszych pokładów i trzeba wykonać tyle zabiegów, żeby usunąć wszelką energię, żeby nie zostało nic. Dotyczące poszczególnych centr energetycznych, poszczególnych organów, gruczołów wydzielania wewnętrznego, tam gdzie zakłócenie energetyczne jest, ale dotyczy matrycy. I zabiegi wykonuje się na matrycy, skanuje się matrycę. Technika jest prosta, nie jest skomplikowana. Każdy z Was zna, bo tą technikę stosował przez wiele, wiele lat, nie wiedząc, że stosuje techniki, różne techniki uzdrawiania. Tu macie Państwo pokazane, że w naszym ciele może pojawić się zakłócenie energetyczne na zasadzie, że energia nie może wypłynąć. Będą blokady energetyczne i rozładowanie tego powoduje przeciążenie na poszczególnych organach. Trzeba usunąć, naenergetyzować, doprowadzić, żeby ciało mogło być właściwie zasilane. To dotyczy również wprowadzania energii wraz z oddechem. Słyszeliście może Państwo, że niektóre osoby oddały ostatnie tchnienie, czyli zrobił wydech, zapomniał o wdechu? Słyszeliście? A miał ponoć majątek. Mówi, był mój. Pytanie, jak zrobiłeś sobie wydech, nie wziąłeś wdechu, to nic nie masz już, bo nawet ciała Twoje już przestały być w używaniu Twoim, tak? Czyli z tego wszystkiego, co dotyczy naszego funkcjonowania właściwego, najważniejsze to jest tchnienie, czyli oddech żywej energii do żywej istoty. Czy zdarzyło się Państwu dostać do ciała, wprowadzić trupa, czyli pokarm martwy, bez energii, albo to raz? To co ciało ma z tym zrobić? Dość, że nie dostało energii, to jeszcze musi sprzątnąć i usunąć tą energię związaną z tym tak zwanym trupem. Możecie na przykładzie zrobić sobie sami. Idzie wiosna, włóżcie sobie kotlet schabowy do ziemi i ziarno do ziemi, na przykład gruszkę czy jabłko, tą przysłowiową gruszkę i poczekajcie później po wiośnie, co się stanie, co wyrośnie z tego schabowego i co wyrośnie z tej gruszki. A szczególnie dotyczy ziarna. Tam, gdzie jest żywa energia życia, musi do żywej energii być dostarczona. Ciało jako żywa istota, komórka jako żywa istota musi być zasilana żywą energią i żywą wodą. Bo z pragnienia możemy sobie również przestać funkcjonować. Tu wspomnę tylko, że nasze ciało to jest 90% wody. Państwo może wiecie o wodzie troszkę. Najczystszą wodą to jest jaka woda? Destylowana, tak? H2O czyste, bez zanieczyszczeń. Czy taką wodę możemy pić? Możemy, ale się otrujemy. To jaką wodę możemy pić i przyjmować? Żywą. A jeżeli nie przyjmujemy żywej wody, to co się dzieje? Ile wypijemy, tyle wysikamy. Tak jest?
Słyszeliście Państwo, że trzeba 2 litry dziennie wody pić. Jak chcecie się utopić, możecie to robić. Ale komórka wam nie przepuści ani kropli tej wody, bo ta woda nie jest żywa. To jaka woda jest żywa? Czy w gruszce będzie żywa woda? Jest woda żywa w gruszce? W owocach? Jest. We wszystkim jest, co ma energię życia. I taka woda ciału będzie dostarczona. A słyszeliście może Państwo o innej wodzie? Czy deszcz jest wodą żywą? Nie. Dopiero jak przejdzie i zasilone jest przez prane ziemię, rośliny dopiero ją wciągną, jak ożywi Matka Ziemia, tą wodę przez korzenie wprowadzą. Ale jest woda żywa. Kiedy rośliny poproszą czy zwierzęta o żywą wodę, to dostają w postaci rosy. Nawet na pustyni się pojawi, jak poproszą. I to jest woda, która jest wchłaniana w ten czas przez tkanki, nie przez korzenie. Czy zdarzyło się Państwu może po rosie biegać? Jaka radość jest, kiedy obmywamy sobie stopy, meridiany organów żywą wodą. Spróbujcie tą żywą wodę, zobaczycie, jaką ma aurę.